Chwała Bogu, podzielę się tylko pewnym fragmentem, który tak wczoraj, można powiedzieć, naparł na mnie i rzeczywiście, kiedy nad nim rozmyślałem to, i rozmyślam do dzisiaj, to jest to coś, co mnie samego bardzo mocno zachęca, ale też i stawia przed moim Panem apostoł Jan w swoim liście, w trzecim rozdziale, pierwszy list Jana, trzeci rozdział, pisze piąty werset. A wiecie, że On się objawił, aby zgładzić grzechy, a grzechu w Nim nie ma. E, w tłumaczeniu w grecko-polskim jest to napisane, a wiecie, e, e, Chrystus stał się widocznym, aby grzechy usunął, i grzech w nim nie jest. To jest bardzo podobne. Tu jest powiedziane a propos właśnie tego, że Chrystus się pojawi, tu się objawi, tu się stał widoczny, ale zobaczmy, dopóki był zakon mojżeszowy, wraz z nim był i grzech. Prawo mojżeszowe, kiedy stało się widoczne, to mnie tak naprawdę no, zastanowiło, bo kiedy było pierwsze przymierze, ono Bóg dał je tak wyraźnie, tak można powiedzieć, spektakularnie na na górze, ale ono w rezultacie e, nie mogło nic e, zrobić większego z grzechem. Ono mogło go pokazać, ono go mogło wynieść na powierzchnię, ale w rezultacie e, nie mogło się z nim e, rozprawić. Nie mogło z nim zwyciężyć. Stanęło z nim, można powiedzieć, w takiej kontraście. Stanęło z nim do bitwy, ale w rezultacie pokazało, pokazując tylko ludziom, że cały czas będą potrzebowali czegoś, co będzie ich, co będzie przepraszało Pana Boga za to, że oni już to czynią. I jakby tutaj widać wyraźnie, że musiało przyjść E, musiało coś się nastać potem, Paweł pisze w liście do Hebrajczyków, że to nie wystarczyło. O tym też czytaliśmy: że to nie wystarczyło, że coś musiało się stać za tym. E, I dlatego zobaczcie, że nawet w tym wersecie jest taka wielka, potężna prawda. E, on przyszedł, on się objawił, aby zgładzić grzech, a grzechu w nim nie ma. To jest tak piękne, bo, bo, bo w rezultacie widzimy tutaj już Chrystusa, jako tego, który przychodzi. Wie o tym, jaki grzech posiada ludzkość, doskonale wie o tym, jakie to są grzechy, wie o tym, jakie to są ciężary. Staje do walki, można powiedzieć, z tym grzechem, i co? I dlatego, dlaczego zwycięża? Już nawet w tym wersecie widzimy, dlaczego on zwycięża: dlatego, że w nim grzechu nie ma. To jest jakby można powiedzieć fundament, zauważyłem w tym fundament jeszcze takiego e, myślenia właśnie Janowego, tego, co widział u samego Jezusa Chrystusa, kiedy z Nim chodził każdego dnia. W grzechu w Nim nie było, dlatego on stając rzeczywiście do, do rozprawy, e, stając do, do walki, tak cudownie On zwycięża. Bo gdyby obciążenie w nim było, ci wszyscy prorocy, ci wszyscy wcześniejsi ludzie, którzy przychodzili, sędziami byli na tej ziemi, oni wszyscy nosili w sobie grzech. Oni wszyscy byli grzesznikami. W grzechu się poczęli, w grzechu chodzili i przez to nawet, że byli sędziami, jakąś tam wolność dawali, jakieś tam wyzwolenie dawali Izraelowi, jednak tylko fragmentaryczne, częściowe, ograniczone w latach i, i miejscu. A tutaj po prostu zobaczyłem cudowne, co dalej zobaczymy jeszcze bardziej coś, co przechodzi na nas, co powinno przechodzić na nas. Cudowną prawdę, że w Nim grzechu nie było, więc stanął ktoś, kto rzeczywiście mógł zwyciężyć. Kto był inny niż prorocy sędziowie poprzedni na tej ziemi. Stanął Chrystus. Przyszedł, objawił się, aby zgładzić grzech, a grzechu w Nim. Nie ma. Przychodzi, aby zgładzić, ale musi to być ktoś, kto nie jest bez grzechu. Więc Bóg posyła swojego Syna. Jezus przychodzi na tę ziemię i widzimy od samego początku, jak nie popełnia grzechu, jak jest czysty w każdej sprawie. Jak można rozprawić się z grzechem? Już w tym momencie możemy sobie zadać to pytanie. Co mi na nie odpowiedzieć, ale mnie to po prostu, wiecie, to mnie zachwyciło, bo od samego początku widzę, że, że objawił się z danym zadaniem, z daną rzeczą i był, i, 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 i był do tego przygotowany. Z jednej strony e, można powiedzieć przygotowany, to jest takie słowo w tym rozumieniu, że, że dbał o to, dbał o to i trwał w tym, co otrzymał od Ojca. I, i trwał w tym, żeby rzeczywiście e, rozprawić się z tym grzechem dokumentnie żeby nikt nie mógł diabeł przychodząc na tę ziemię nie mógł mu nic zarzucić nie mógł mu nic powiedzieć on nie miał nic do mnie on przyszedł ale on nie miał nic do mnie tam jest też tłumaczono nie miał nic we mnie także widać że ktoś bóg objawił kogoś kto jest gotowy do, do walki do zwycięstwa kogoś kto żyje do dzisiaj mnie to naprawdę zachęciło mocno poruszyło bo to mi daje jeszcze bardziej. Kiedy wczoraj rozmawiałem z pewnymi osobami, to już na wstępie też powiem, że kiedy rozmawiałem z pewnymi osobami, to nawet dzieląc się tym, mnie samego tak to zaczęło zachwycać, że często nawet słów nie masz, jakby o tym powiedzieć, jak się tym podzielić, ale w, w sercu swoim wiem i każdy z nas może wiedzieć o tym, że jest zwycięstwo nad grzechem. Jeśli gdzieś tkwimy w grzechu, coś jest w nas, jak słyszeliśmy też ostatnio, to e, możemy też wiedzieć. Że nikt nie może powiedzieć. Dzisiaj właśnie pewnej osobie wierzącej też w nocy mogę mówić, że, że nigdy nie możesz przed Bogiem się usprawiedliwić. Nie usprawiedliwi się nigdy. Żaden człowiek się nie usprawiedliwi, bo Bóg posłał i objawił Jezusa Chrystusa, który zniszczył grzech. W tym jednym wersecie już Jan mówi, że objawił Go po to, aby zniszczył grzech, gdyż grzechu w Nim nie ma. Chwała Bogu. Ktoś, kto chce trwać w Jezusie Chrystusie, będzie taki sam. I to nie, nie jest fikcja, to nie jest jakiś obraz ponadnaturalny, obraz o którym tylko można mówić, a w rezultacie się tego nie trzeba trzymać. Chwała Bogu, jest to coś pięknego. I tak jeszcze bardziej to zauważyłem w słowach, kiedy to, co jest jakby w nas, to też panuje nad nami. Zobaczcie, że często nie to, co zewnętrzne, bo e, pewne objawy zewnętrzne, ludzie w świecie e, potrafią być zewnętrznie ułożeni. Potrafią być zewnętrznie nawet bardzo grzeczni, w momencie, kiedy nie naciśnie się im na, 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 na odcisk. Potrafią naprawdę być tacy e, e, przystosowani do miejsca. Ale w momencie, kiedy rzeczywiście zajrzy do środka, w momencie, kiedy ich rozgniewasz, kiedy rzeczywiście ma wypłynąć co, to, co jest z nich, to jest istny grzech. Istny brud. I tak samo, tak samo jest z tymi, którzy nie trzymają się Chrystusa. To, co jest w nas, to, co jest w człowieku, będzie zawsze panowało nad nim. Jeśli w nim jest Chrystus, to będzie panował nad nim Chrystus. Ale jeśli w nim jest grzech, to będzie panował nad nim grzech. Można się przykryć. Jak tego też właśnie przed Panem doznawałem jeszcze bardziej, to mi gdzieś napominało, że w czasie zgromadzenia, w czasie spotkań, nawet w czasie jakiegoś tam bycia ze sobą kilkudniowego, można pewne rzeczy nawet przykryć. Ale to w pewnym momencie i tak wyjdzie. To, co jest człowieku, to, co panuje nad człowiekiem, i tak będzie w pewnym momencie widać, że to panuje nad człowiekiem, a nie Chrystus. To, co jest człowieku, to nad nim panuje. Więc chwała Bogu za to, i Bóg nas bardzo silnie w tym zachęca, żeby to, co w nas rzeczywiście nie było grzechem. Żebyśmy nic nie mieli yy, w sobie z grzechu. Nic nie mieli w sensie takim do czynienia już z grzechem. Dlatego Chrystus się objawił. Aby zniweczyć dzieła diabelskie, aby zniweczyć to panowanie tego grzechu nad człowiekiem. Zobaczcie, Bóg już tam, jak było też czytane, właśnie na, tej, na tym zjeździe, było czytane, a propokajna, że tam u Jego wrót czychał grzech. Można powiedzieć, już próbował grzech do Niego się dostać, lecz On miał nad nim panować. Widzimy coś, Bóg pokazał już Kainowi, ale Bóg dobrze wiedział, co się stanie później. I przez te przestrzenie lat, wszystkie te mordowania, grzechy, to wszystko Bóg doskonale wiedział, jak jedynie człowieka można uwolnić z tego. Musi posłać kogoś świętego, czystego, w kim nie ma tego, co jest od początku tej ziemi. Co jest w rezultacie nie od początku, tylko od momentu zgrzeszenia tam, nieposłuszeństwa. To się dzieje, posyła Chrystusa. Szósty werset mówi, my z tego Chrystusa dzisiaj możemy korzystać, ale On nigdy nie będzie miał nic wspólnego z grzechem. Jeśli Chrystus w nas, to Chrystus. Jeśli grzech, to grzech. Nie mogą przybywać oboje razem. Wiecie, to jest coś, coś, co mnie jeszcze bardziej naprawdę skierowało do Boga. E, 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 jeszcze bardziej mnie skierowało na kolanach do Boga, że, żeby nie chodzi tu o jakąkolwiek pychę, wyniosłość, chlubę, ale jeśli to mówi Słowo Boże, to ja wierzę, że za tym Słowem stoi Bóg i On może to we mnie uczynić. I On uczyni to we mnie. Bo skoro Chrystus mógł tak chodzić po tej ziemi, to ten Chrystus działający dzisiaj może to samo uczynić we mnie. Jeśli jest w środku, jeśli zajmuje te najważniejsze miejsce. Szósty werset. Każdy, kto w Nim mieszka, nie grzeszy, każdy, kto grzeszy nie widział go, ani go nie poznał. Tu widzimy, jakby e, zakon stawia nas, rozpoznaje nas przed Bogiem, stawia nas zakon e, przed Bogiem e, i przyprowadza jakby do Chrystusa. Wiecie to jeszcze bardziej zobaczyłem w tym, jak Bóg przyprowadza nas do Chrystusa. Bóg daje zakon człowiekowi, pokazuje jego grzechy, jego nędzę, jego upadek, zupełny upadek jego i w ten sposób przyprowadza nas do Chrystusa. Przez zakon przyprowadza nas do Chrystusa. Człowiek, który wychodzi z tego świata, musi najpierw usłyszeć o tej nędzy, musi być przekonany o grzechu, sprawiedliwości i o sądzie. Musi usłyszeć o tym grzechu, o tej nędzy, usłyszeć o tym, że Bóg kiedyś posłał na tą ziemię ten, e, te swoje przykazania, swoje, swoje prawo. I według tego prawa każdy, kto się go nie trzymał, miał zginąć, miał być wytępiony. Więc już wtedy pokazuje to. Więc jakby daje coś... Ale Bóg dobrze wiedział, że to prawo nie uczyni ludźmi ludzi świętymi. Nie pozwoli ludziom zwyciężyć z grzechem. Całkowicie. Pozwoli za Niego przeprosić, ale nie pozwoli trwać w świętości. Więc posyła Jezusa Chrystusa. Dokonuje się to w Jezusie Chrystusie, jakby Bóg w ten sposób przyprowadza nas do Chrystusa. Ale dlaczego to robi? Dlatego, żebyśmy nie wracali do tego systemu mojżeszowego, do tego systemu, że grzesze. Przepraszam, z powrotem grzeszę. Grzeszę, przepraszam, z powrotem grzeszę i wiem, że tam będę musiał się udać, w to miejsce z powrotem, bo znowu coś uczyniłem złego, bo znowu będę musiał przeprosić. Wiecie, człowiek jest i yy, yy, diabeł jest bardzo perfidny w tym i wie, że jesteśmy wy, ludźmi wygodnymi, że często jesteśmy takimi, machamy ręką i bardzo łatwo sobie wmawiamy, nie dam rady. Nie pociągnę, nie dam rady, nie udźwignę. Nie, nie mogę tak Cię Jezu przyjąć. Nie mogę tak żyć, nie potrafię tak żyć. Diabło przez ten sposób działa na nasze ciała. Oczywiście, na ciała może zadziałać, ale jeśli Chrystus zamieszka w nas, a my będziemy w nim, to nie będziemy się poddawali panowaniu grzechu. Panowa, panował będzie nad nami Chrystus, więc panować będzie nad nami świętość, czystość. To jest naprawdę coś pięknego, bo to daje nadzieję człowiekowi. Nie pozwala mu na swobodę, nie pozwala mu na własną interpretację, nie pozwala mu na własną jakąś swawolę w kierunku e, e, chociażby e, takiego minimalnego, e, 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 gdzieś e, swobodnego postępowania bym tak powiedział. W każdym bądź razie nie pozwala mu na najmniejsze przestępstwa. Nie pozwala mu, o ile tak to można nazwać, nie pozwala mu na nic. Gdyby nie przyszedł Chrystus, jeszcze może by było tak, że gdy dzisiaj grzeszę, to rzeczywiście, wiadomo, idę tam, jest system ofiarniczy, idę, składam ofiarę i rzeczywiście, wiadomo, Bóg, yy, 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 Bóg widzi tą ofiarę, patrzy na moje serce, widzi tą ofiarę, no i wie, jakim, jakim rzeczywiście jestem. Ale posyła coś doskonałego. Paweł mówi właśnie do chyba został posłany Chrystus. Zostaliście doskonałe prawo, prawo Chrystusowe, w którym jest powiedziane, raz na zawsze zostaje przelana krew. Raz na zawsze dostępujecie, możecie dostąpić tego usprawiedliwienia, co nie znaczy, że chrześcijanie, jeśli by nawet coś uczynił, o tym też pisze Paweł wcześniej, ma orędownika u Ojca. Jezusa Chrystusa. Jeśli by się już coś zdarzyło, ale wiecie, dzisiaj mówi się, jeśli by się coś zdarzyło, zastępuje się słowem, zdarzy ci się na pewno, i wtedy masz orędownika. Ja myślę, że właśnie to słowo, jeśli, jest bardzo ważnym słowem. Jeśli by się tak stało, jeśli byś coś uczynił, rzeczywiście, w, tej, w tej świętości, przestałbyś patrzeć na Chrystusa. Gdzieś rzeczywiście sp sprawiłbyś, że On, on e, nie zajmowałby tego najważniejszego miejsca w Tobie. A ty nie mieszkałbyś w Nim. I rzeczywiście gdzieś byś uchybił, to wiedz o tym, że masz jeszcze orędownika. Że nie będzie tak, jak w zakonie, że powinienś po prostu zginąć i koniec. Ale że masz tego Jezusa Chrystusa, ale to nie pozwala na nic e, ani troszeczkę swobodności. Zakon Chrystusowy bardzo wysoko podnosi nam. Poprzeczkę. I chwała Panu Bogu za to, bo posłał to, co miał najcenniejsze. To, co miał, naj, naj, e, e, można powiedzieć, naj, naj, najbliższe. To, co miał rzeczywiście co, kogoś, kto rzeczywiście z, wiedział, jaka jest jego wola. Kogoś, kto mógł to wykonać, bo był czysty, a zakon nad nim nie zapanował. Chociaż widzimy, ile razy chciał ten grzech zapanować nad tym Chrystusem. Widzimy, że ci ludzie z każdej strony napierali na niego i chcieli, żeby popełnił w końcu jakiś błąd. To z tej strony, to z tej strony, to z tej strony, ale im się nie udało. Chwała Bogu. Czysta świętość do końca. Dlatego, jeśli jest tutaj napisane, że nie grzeszymy, Przyprowadza nas to do Chrystusa, i mówi, że nie, nie grzeszymy, że kto w nim mieszka, nie grzeszy. To dalej, zobaczcie, co mówi Jan: Dzieci, niech nikt, e, niech, e, was nikt nie zwodzi. Dzieci, niech, niech, was, nie, niech was nikt nie zwodzi. To zobaczmy do tego wersetu wyżej: każdy, kto w nim mieszka, nie grzeszy. Każdy, kto grzeszy, nie widział go ani go nie poznał. Ktoś, kto poznał Chrystusa, kto zobaczył rzeczywiście w nim świętość, w nim wolność, w nim swobodę w sensie takim, że zapanował zupełnie nad grzechem, zwyciężył grzech, to w tym Jan mówi, że ten rzeczywiście może w nim zamieszkać, że ten rzeczywiście może z Chrystusem iść i zwyciężać. Ten rzeczywiście może iść z tym Jezusem Chrystusem i czynić wolę Ojca w świętości. I czystości. I mówi, jeśli by rzeczywiście ktoś wam przyszedł i mówił inne rzeczy, że możecie sobie pozwolić na to, czy na to, że oglądanie telewizji y, nie jest grzechem, że, że y, głupie rzeczy, opowiadanie głupich rzeczy, śmianie się z głupich rzeczy nie jest grzechem, jeśli by wam ktoś to powiedział, że y, 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 takie. No, nie karmienie się e, bo, Bogiem, ale gdzieś tam swawolenie sobie po internecie nie jest grzechem, jeśli by wam ktoś powiedział, nie dajcie się zwieść. Ja to może tak rozszerzę, parafrazując, ale że Jan mówi, nie dajcie się zwieść. Dzisiaj wielu zwodzicieli wyszło na tą ziemię. My o tym wiemy, my to słyszymy, ale czy my rzeczywiście swoje serca do tego przykładamy? Tak mnie jeszcze bardziej to napomniało osobiście. Że mnie dał się zwieść, żeby nie pozwolić sobie na to, że coś będzie mogło tam jakoś w malutkim elemencie panować nade mną, bo tak to musiałbym też powiedzieć, ale tak naprawdę to główne panowanie ma Chrystus. Nie, jeśli Chrystus panuje, to obejmuje całkowicie. Jeśli jestem jego własnością, to już nie własnością diabła. Jeśli oddaję mu swoje serce, to oddaję je całe, przecież my o tym dobrze wiemy. Dlatego. Tu wyraźnie Jan mówi: Nie dajcie się zwieść, nie dajcie się oszukać, nie dajcie się wyprowadzić na manowce. Oczyszczajmy nasze serca i nie pozwalajmy, żeby ktokolwiek, nawet nasze ciała, nas zwodziły, mówiąc, że to nie jest tak złe, że to nie jest tak niebezpieczne, że w rezultacie dzisiaj wielu tłumaczy wyszło na tą ziemię. Wiecie? Ja widzę, że nawet diabeł spuszcza właśnie te, te wszelkie właśnie niegodziwości, bardzo sprytnie to tłumacząc. Bardzo mocno ingeruje w tłumaczenie Słowa Bożego, próbuje zaingerować diabeł. Dlatego Jan pisze, nie dajcie się zwieść. Widzieli, znacie Chrystusa, wiecie, jaki był Chrystus. Czysty, święty, nie miał nic wspólnego z grzechem. Nie dajcie się zwieść. Taki jest jego lud, ten kto mieszka w nim, taki będzie. Chyba że w nim nie mieszka, chyba że patrzy na coś innego, ale nie na niego. Chyba że go nie poznał. Bo pisze dalej w ósmym wersecie, ja tu idę, troszeczkę szybciej. Yy, yy. Znaczy dalszy ten, może dalszy członek tego siódmego. Kto postępuje sprawiedliwie, sprawiedliwy jest jak on jest sprawiedliwy. I teraz jeszcze raz przeczytam ten siódmy. Dzieci, niech was nikt nie zwodzi. Kto postępuje sprawiedliwie, sprawiedliwy jest jak on jest sprawiedliwy. Jeśli ktoś. widzimy, że tutaj. Yy, on uczynił sprawiedliwość dla nas. Możliwą do osiągnięcia. Kto postępuje sprawiedliwie. Czy tu jakaś, jakaś fikcja? Czy tu jest mówiono o kosmosie? O jakichś rzeczach nieosiągalnych? Tak, byłoby tak, gdyby nie było Chrystusa. Gdyby rzeczywiście On nie żył dzisiaj i nie władał, nie miał tej samej mocy, jaką miał, kiedy był na tej ziemi. Nawet można powiedzieć jeszcze więcej, bo Bóg Mu oddał wszystko oprócz siebie samego. Więc jakby mamy możliwość zasięgnięcia bezpośrednio z Chrystusa, z tej sprawiedliwości Jego, wzięcia. Ale co tutaj mówi dalej Jan? Widzimy ewidentnie, widzimy ewidentnie rozkaz, abyśmy e, przypisywali nazwę do czynów tych, które wykonujemy. Bo to naprawdę kto postępuje sprawiedliwie, sprawiedliwy jest. Więc jeżeli ktoś się nazywa sprawiedliwie, no to z czegoś to musi wynikać? Ja to jeszcze bardziej zrozumiałem na zasadzie tego, że jeśli ktoś sprzedaje, to jest sprzedającym sprzedawcą. Jeśli ktoś uprawia sport, jest sportowcem. Jeśli ktoś jest prześladowany ze względu na Chrystusa, ze względu na Chrystusa, ten jest chrześcijaninem. Ale widzimy, że czyny nazywają według czynów nazywa się człowieka. I Jan też o tym mówi w prosty sposób. Jeśli ktoś postępuje sprawiedliwie, jest sprawiedliwy. Jeśli ktoś jest w Chrystusie, czyni to co Chrystus, jest chrystusowy. Ale jeśli ktoś nie czyni tego co Chrystus, nie może nazywać się chrystusowym. Jeśli ktoś nie postępuje sprawiedliwie, nie może nazywać się sprawiedliwym. Jest to bardzo zależne od tego, co postępujemy. Dlatego to się tak silnie wiąże z górą. Jeśli ktoś grzeszy, to musi się nazwać jak? Świętym? Nie, grzesznikiem. Jeśli ktoś postępuje w sposób święty, chrystusowy, jak może się nazwać? Jaki ma przywilej nazwy? Nazwanie się świętym. Rzeczywiście. I to jest bardzo, bardzo piękne, bo tutaj widzimy taką. Ee, Apostoł Jan, nasz umiłowany brat, właśnie to mówi w taki, w taki sposób, taki można powiedzieć prosty, przekładający się na nasze życie. Dlatego mówi, e, słuchajcie, no nie dajcie się zwieść. Widzicie owoce. Widzicie, czyje jest życie. Czy to jest życie sprawiedliwe? Czy to jest życie w świętości? Czy na no człowiek rzeczywiście spędza ten czas z Bogiem i zależy mu na tym, żeby rzeczywiście w swoim życiu wykorzystać ten czas na to, żeby wykonywać wolę Chrystusa? Albo też nie. Gdzie widzicie tego człowieka w czynach? Bo po czynach rozpoznacie tego człowieka. Jakub, yy, też brat umiłowany, no mówi to samo. Wiara czynna. I to wszystko tak się razem ze sobą łączy. Ale dzisiaj yy, nie możemy zmienić nazwy, nie dajmy się zwieść, nie zmieniajmy pochodzenia nazw. Nie zmieniajmy czegoś tutaj, co Jan wyraźnie nam pokazuje, taką zasadę, takie prawo, taką e, 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 zależność, można powiedzieć, od tego, jak czynimy. Tacy też jesteśmy. Tutaj ósmy werset, dalej, mówi: Kto popełnia grzech, z diabła jest, gdyż diabeł od początku grzeszy, a Syn Boży na to się objawił, aby zniweczyć dzieła diabelskie. Chwała Bogu, kto popełnia grzech, to jest powiedziane, z diabła jest. Kto popełnia grzech, ma pochodzenie jakie? Boże? Nie, diabelskie. W sensie takim, że w tym momencie dał diabłu gdzieś przystęp. I to, co czyni, jest już pochodzenia diabelskiego, nie Bożego. To, co w tym momencie się dzieje z nim, jest niepochodzenia Bożego. Jeśli gdzieś grzech jest nad człowiekiem, to, grzech, to człowiek musi być świadomy tego, że w tym momencie gdzieś dałem diabłu przystęp, więc co za tym idzie? Muszę paść przed Bogiem na kolana, żeby ten drugi, ta druga część rzeczywiście mogła zadziałać we mnie. Gdyż diabeł od początku grzeszy. To popełnia grzech z diabła jest gniż, diabeł od początku grzeszy. Diabeł nie może inaczej. Jeśli ktoś postępuje według tego, co y, czyni ten, który nie, 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 nie inaczej nie może, to niech się nie oszukuje, że można postępować w świętości y, y, gdzieś w czystości takiej półdiabelskiej. Jeśli człowiek popełnia grzech, jest rzeczywiście jego panem w tym momencie diabeł. On jest tym, który to cały czas czyni, od początku. Jest tym, który e, 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 ma to w sobie, do tego, e, do tego jest zdatny. To jest jego cel, jego e, zadanie. Ale Syn Boży, a Syn Boży na to się objawił, aby zniweczyć dzieła diabelskie. Zobaczmy, skupmy się nawet na tym słowie: dzieła diabelskie. Że kto postępuje według tego, co chce diabeł, jest tego dzieła, jego w tym momencie. Postępuje według dzieła diabła. Postępuje w dziełach po prostu w sposób diabelski. Ale Jezus Chrystus pojawił się po to, objawił się, aby zniweczyć dzieła diabelskie. Więc co za tym idzie? My to dobrze wiemy, ale my to jeszcze bardziej, musi to jeszcze bardziej nas zachęcić do tego, żebyśmy to tak żyli jeszcze mocniej, jeszcze obficiej. Żeby rzeczywiście te dzieła, wszelkie dzieła, które On chciałby mieć nad nami, ten diabeł, zostały zniweczone, zostały zatracone, zniszczone, nie miał żadnego nad nami panowania. Ale do tego jest potrzebny ten początek, nie uciekać przed rozpoznaniem Słowa Bożego. Słowo Boże bada nasze serca, Bóg przez nie bada nasze serca i chce dać właściwe rozpoznanie dla naszej choroby. W momencie, kiedy rzeczywiście uznajemy się jako pełno zdrowych ludzi, i rzeczywiście, a wiemy dobrze w głębi serca, że nie robimy tego, co chce Chrystus, ale mówimy, wmawiamy sobie zdrowie, w tym momencie nie pozwalamy Słowu Bożemu, żeby nas badało. Ale w momencie, kiedy wiemy o tym, że, że jesteśmy chorzy, potrzebujemy tego Chrystusa objawionego, nam, w tym momencie Bóg chce dawać rozpoznanie naszej choroby przez to słowo, abyśmy mogli z tego rzeczywiście wychodzić. Aby Chrystus działający w nas, Jego dzieło w nas mogło zniweczyć te wszystkie rzeczy. Chwała Bogu! To jest piękne, to jest wielkie, bo On niweczy, kiedy wchodzi do serca człowieka, niweczy wszystko. I w tym momencie człowiek może, nie wytłumaczy się, że nie zniweczył Chrystus tego. Chrystus nie jest Izraelem. Fizycznym, który jak wszedł, to gdzieś tam jeszcze ci ludzie pozostali, bo dali się oszukać przez tych Gibeonitów. Chrystus, kiedy wchodzi do serca człowieka, on doskonale wie, co, z tym, co w tym sercu się dzieje, gdzie są dzieła diabelskie, a gdzie on już wykonuje swoje dzieło. Go się nie oszuka, go się nie przekupi. On doskonale wie, co jest jego dzieło, a co nie. Dlatego też ktoś kto chodzi w Chrystusie, kiedy chodzi w tym Chrystusie, kiedy jest w nim, kiedy widzi inne rzeczy dokonane, dokonujące się wokół niego, kiedy właściwie mówię trwa w Chrystusie, to właściwą ma ocenę tego wszystkiego. To Pan działający w nim daje mu mądrość, jak to też było mówione, i właściwą ocenę tego co dzieje się wokół. Objawia mu to co dzieje się wokół. To się wszystko ze sobą tak pięknie wiąże. Wprowadza go Chrystus w swoje dzieła. I to dzieło, dzieło Chrystusa działające w Nim może przelewać się na innych, na inne rzeczy. My to, słuchani, kochajcie, dobrze, kochani, dobrze wiemy, ale czy to działa w nas? Czy to rzeczywiście całkowicie możemy powiedzieć, nie ma w nas dzieła diabelskiego. Ktoś mógł powiedzieć, nie nazywaj tego tak ordynarnie. Ale w Jezusie Chrystusie Chrystus doskonale to nazwał. On wiedział doskonale, jak to nazwać. Słowo Boże natchnione duchem świętym, posłane od Boga nam, nie mówi, nie wygładza nigdzie. Pokażcie mi, gdzie Bóg wygładza grzech? O nie, on się bardzo zdecydowanie, jeszcze bardziej niż Izrael, obchodzi się ze swoimi wrogami, niszcząc, pustosząc, jak było ono obłożone klątwą, wszystko ścinali. Nikogo nie oszczędzili. Mogły tam niektóre osoby ich błagać o litość, mogły ich prosić o litość. Mogły ich i, i, i padać przed nimi. Nikogo nie oszczędzili, gdyż Bóg to obłożył klątwą. Tak się rozprawił z grzechem. Z grzechem nieposłuszeństwa. Bo ci ludzie byli wygnani z powodu nieposłuszeństwa. Wybici niepo, z powodu nieposłuszeństwa. I tak się Bóg rozprawia z grzechem. On nie jest inny. Nieraz może być tak, że człowiek gdzieś w swoim wnętrzu myśli sobie, że Boga przebłaga o chociażby ciutę wolności dla, dla siebie samego. O chociażby ciute swobody, o jakoś ciute yy, yy, hobbystycznego jakiegoś podejścia do życia, jakiegoś zainteresowania oprócz Chrystusa, że uda się Boga przebłagać. Bóg mówi, nie, jesteście wyłącznie moją własnością. Bóg mówi: albo dzieło moje w Was, albo dzieło diabelskie. Albo moi, albo diabelcy. Albo w tym momencie wykonujesz moją wolę, albo wolę diabła. To jest, wiem, co, co, co czułem, kiedy rzeczywiście to czytałem i kiedy prosiłem Boga, także i dzisiaj nad ranem, kiedy naprawdę to dociera do mnie, to powoduje to we mnie, że stawiam je to w świetle, słuchajcie. Dlatego Chrystus przyszedł po to, aby oświecić tą ziemię. Że jeszcze w starym można było gdzieś tam powiedzieć, że gdzieś tam pewne rzeczy może nie do końca to jest takie złe. W Chrystusie zostało wszystko oświetlone. W nim rzeczywiście zostało pokazane, rozgraniczone wyraźnie, całkowicie jasno o wszystkim powiedziane. Kto przebywa w Chrystusie, w nim nie ma dzieła diabelskiego, to czyni dzieło Chrystusowe, w nim nie ma dzieła diabła. Tacy mamy być, rzeczywiście Pan nas kształtuje, e, można powiedzieć, wychowuje nas w tych rzeczach, ale zobaczcie, że On te rzeczy odkrywa nam osobiście, On sam działa na nasze serce, na nasze sumienie i pozwala nam, ale mówi do nas tak, jak mówił do tych uzdrowionych ludzi, kiedy chodził po tej ziemi: Idź, odtąd już nie grzesz. Nie mówił do nich: Idź, i i tak wrócisz. Ale Chrystus mógł powiedzieć właśnie w tym cudownym swoim działaniu, mógł powiedzieć: idź i odtąd już nie grzesz. Co znaczyło: idź i chodź za mną. Co znaczyło: idź i czyń to, co ja ci mówię. To nie jest fikcja. To mnie naprawdę na, na jeszcze bardziej zachęciło, jeszcze bardziej gdzieś tam spowodowało gorącość w moim sercu, że nie, nie chcę dać się zwieść. Czas ostateczne będą szalonymi czasami zwiedzenia. Ale kto będzie stał w Chrystusie, kto będzie stał rzeczywiście w tym, żeby się Jemu podobać, nie wykonywać dzieła wroga, to rzeczywiście Bóg go zachowa, jeśli będzie wykonywał to, co Bóg chce. Dziewiąty werset. Kto z Boga się narodził, grzechu nie popełnia, gdyż posiew Boży jest w nim i nie może grzeszyć, gdyż z Boga się narodził. W tym momencie musiał, e, możemy zapytać się, dla mnie czy nie dla mnie? Tu jest dla Chrystusa tylko ten fragment, czy nie? To jest dla nas fragment. Kto popełnia grzech, z diabła jest, gdyż diabeł od początku, e, przepraszam, kto z Boga się narodził, grzechu nie popełnia, gdyż posiew Boży jest w nim. Kto się narodził z Boga, Grzechu nie popełnia, gdyż posiew Boży jest w Nim. Chrystus jest w Nim. Grzechu już nie popełnia. Więc jakie wytłumaczenie jest dla tych sytuacji, kiedy gdzieś po prostu potykamy się, gdzieś pewne rzeczy czynimy w sposób nieczysty? I Pan daje nam tego świadomość. Gdzie jest problem? Gdzie jest wina? Gdzie jest? Po której stronie? Po stronie tego, że nie chcemy. Aby ten posiew mógł rzeczywiście zapanować nad nami, żeby mógł wykonywać swoje dzieło w pełni. Nie chcemy temu posiewowi oddać całkowitej władzy, tylko gdzieś jeszcze czynimy w swojej mocy, w swojej sile, w swojej władzy i myślimy, że tak się ostaniemy przed Bogiem. Chrystus mówi, osądzą was moje słowa, gdyż ja mówię wszystko to, co chce Ojciec. Dlatego Bóg Bóg doskonały Bóg, Bóg, tworzy, który stworzył ten wszechświat. On doskonale wie, co mówi. On jest doskonały Bogiem w Słowie, w, w czynie, w, w, w sile, w mocy. Dlatego nam pozwala, żeby ten posiew Boży w nas był, gdyż wtedy rzeczywiście nie, nie będziemy czynili grzechu. Dzisiaj, kiedy nawet mówimy, to może nawet nieraz w jakimś małym gronie, patrząc na, na twarze innych osób, mam takie wrażenie, że rzeczywiście to wiedzą. To jest taka wiedza niestosowana. Tak patrzyłem na oblicze właśnie pewnych osób, i tak przez te oblicze jakby przemawiało takie coś, że owszem, jest to zapisane, ale to chyba nie jest dla mnie. Chwała Bogu za to, że Chrystus stał się mocą w nas. Siłą w nas, żeby te słowa były dla mnie. Po to się objawił, aby zniweczyć dzieła diabelskie, gdyż w nim nie było grzechu. I kto trwa w Chrystusie, może rzeczywiście trwać w czystości, świętości. Jakie mamy dla, dla nas zadanie? Trwać w Chrystusie nieustannie. Wykonywać wszystko to, co chce ojciec. Wykonywać to, co chce przez Chrystusa nam powiedział ojciec. Do tego potrzebna jest gorliwość, do tego potrzebna jest determinacja Pawła, a dalej Chrystusa, który noce spędzał na łączności z Ojcem. Na tym bojowaniu, na tym stawianiu się również za nami. Dlaczego On się tak stawiał? Dlatego, żebyśmy dzisiaj mieli właśnie skąd wziąć tę siłę. Całe chrześcijaństwo, wiecie, ja patrzę na siebie i mówię: Dziękuję Ci za to, Jezu, dziękuję Ci za tą siłę w Tobie, bo gdyby nie to, to to chrześcijaństwo nie miałoby żadnej, żadnej, e, żadnego punktu wyrwania, żadnego punktu ucieczki. Gdyby właśnie nie narodzeni się Chrystusa i nie, nie Jego bezgrzeszne życie, kiedy był w takim samym ciele jak i my. To jest punkt wyrwania, to jest punkt uniesienia się, to jest punkt kontrastu Kościoła, punkt czystości Kościoła i ostania się w tym świecie i pokazania, że Chrystus panuje nad grzechem. Opadajmy rzeczywiście przed Nim i pozwólmy na to, żeby on rzeczywiście mógł panować nad nami i przez nas okazywać swoją chwałę. Daleko większe mamy zadanie niż Izrael fizyczny wtedy, kiedy wychodzili, chodzili po pustyni. Kiedy byli nawet w Egipcie, Bóg można powiedzieć pokazywał swoje oddzielenie na nich, kiedy pewnie Goshen oddzielał w pewnym momencie, pokazywał jakby swoje oddzielenie a i pokazywał swoją chwałę na Egipcie. I oni mogli to oglądać ze względu na Izrael, to się dokonywało. Gdyby Izraela tam nie było, nie byłoby tej całej historii. Dlatego niech świat i my przebywając między nim, trwajmy w świętości Chrystusowej. On jest mocą, on jest siłą. Nie można powiedzieć, że dzisiaj on stracił tę moc, stracił tę siłę. Ta krew jest cały czas żywa, prawdziwa, skuteczna. I ma tą siłę, żebyśmy rzeczywiście byli kontrastem, żebyśmy byli pośród tych ludzi, rzeczywiście ludźmi, którzy nie czynią grzechu, i nieraz nam ludzie mogą powiedzieć: A ty już taki święty jesteś? Pan nas zachęca, żebyśmy byli tacy jak on. Pan nas prowadzi do tego miejsca, żebyśmy byli tacy jak on i daje nam wszelką możliwość, wszelką siłę, wszelką moc do tego. Naprawdę, to jest coś, co nam pozwala żyć na tej Ziemi. E, kiedy żyjemy pośród tego świata, widzimy, jak nad tymi ludźmi panuje coś, co w rezultacie oni nad tym nie mają ani troszeczkę. E, e, e. E, e, gdzieś koordynacji, nie mogą nic z tym zrobić. Nie wyrwą się. I tak samo chrześcijanie muszą chodzić przy ziemi, muszą chodzić ze zwieszonymi no, nosami, muszą czynić grzech. Jeśli dają panować diabłu nad sobą. Jeśli dają panować celemu grzechowi, jeśli nie trwają w Chrystusie, nie są w Chrystusie. Nie zostali wyswobodzeni w Chrystusie. Tak też będzie. Dlatego dzisiaj jest wielu związanych, wielu e, e, ludzi, którzy nie mogą się wydostać. Którzy nie mogą się wyrwać z Kajdan grzechu. I widzimy, gdzieś wychodzą, 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 ciach znowu nie ma. Widzimy, taki człowiek jest, pojawia się, ciach znowu nie ma. Tak jest często. I widzimy ludzi, którzy są wokół nas. Myślimy sobie, jak taki człowiek, który ma Biblię w rękach, może tak postępować. Jeszcze nie raz potrafi po prostu o tej Biblii mówić. Jak tak można? Dlatego, że już tak pozwolili Grzechowi panować nad sobą, że nawet swoje sumienia zabili w ten sposób. Swoje wnętrza, te można powiedzieć, e, e, radary zabili w sobie, które Bóg im tam nastawiał. Te, te, te w nich działanie Boże już całkowicie zniszczyli, zgasili ducha świętego. Tak się to dzisiaj dokonuje. Ale czy Bóg nam na to pozwala? Czy Bóg pozwala to na to Kościołowi, mówi nie, mój Kościół ma być czysty i święty. O tym pisze Piotr, który również był z tym Chrystusem, który dobrze wiedział, to znaczy zaprzeć się Chrystusa. Ale który później mówi Bóg do nas mówi świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. I tu już mówi ten Piotr, który poszedł na całość za tym Chrystusem. Całym swoim życiem pobiegł za tym Chrystusem. I widzimy, wziął tą moc od samego Jezusa Chrystusa. Wziął tą siłę. I widzimy tych postępowanie, którzy w tym miejscu stanęli. Widzimy postępowanie Pawła w jego listach. Jak rzeczywiście stanęli w tym miejscu. Widzimy w pewnym momencie, zobaczcie, przyjrzyjcie się tym listom, jak Paweł mówi: Stoję pewnie w tym miejscu. Ze względu na kogo? Ze względu na tego Chrystusa, który, w którym mieszkam. I który mieszka we mnie. Ze względu na tego Chrystusa tak sobie mogę poczynać, i grzech nade mną panować nie będzie. Czy wiemy dobrze, czy Chrystus za nią stanął, czy nie? Chrystus był z Nim dlatego, że On powiedział tak, i tak żył, i tak był gorliwy w tej sprawie. Tak był żarliwy w tej sprawie, żeby w niczym nie ustąpić, żeby w niczym się nie poddać. Żeby w niczym nie dać panowania czemu innemu. I dlatego Jan później mówi daje to jako fundament, a później mówi po tym poznaje się dzieci Boże i dzieci diabelskie kto nie postępuje sprawiedliwie, nie z Boga, jak też ten, kto nie miłuje brata swego. Mówi po tym będziecie rozpoznawali dzieci Boże i dzieci diabelskie. Wielu dzisiaj ginie jest prześladowanych ze względu na co? Na to, że mówią tylko? Nawet ze względu też na to giną. Ze względu na to, że, że tak czynią i mówią i, i czynią to, co Chrystus chciał. Wielu ginie. Wielu gdzieś traci życie. Ze względu na to, że chcą w tym słowie postępować, chcą żyć dla Chrystusa. Ale dzisiaj, i chwała Bogu za tych ludzi. Tych Pan powiedział, że każdego jednego widzi. Włos na głowie ma policzony. I ci będą mieli piękne miejsce u Niego. Ci wejdą do wiecznej radości, którzy ze względu na Chrystusa, ale mówi, ludzie dzisiaj poznacie po tym, czy chcą być pod pan, jakim chcą być panowaniem, co czynią, kto będzie panował nad nimi. Po tym poznaje się dzieci Boże i dzieci diabelskie. Dlatego to też Obala i Jan, już wtedy to pochodzenie. Jeśli postępujesz w sposób grzeszny, to Twoim Ojcem kto się staje? Wiadomo. Ale jeśli rzeczywiście czynisz to, co jest sprawiedliwe w oczach Bożych, jeśli jesteś w Chrystusie i to, co czynisz, to czynisz, co Chrystus czynił na tej ziemi, to w ten sposób wstępujesz w to miejsce dziecka Bożego. I rzeczywiście tak się możesz nazywać. Zobaczmy, my wiemy dobrze, co Bóg zrobił z Izraelem. Izrael właśnie mówił, jeszcze do czasów Jezusa Chrystusa, kiedy był na tej ziemi, mówił: Jesteśmy dziećmi Abrahama. Jak ty możesz tak o nas mówić? Widzimy, wzięli sobie nazwę, ale zapomnieli o tym, z czego ta nazwa wynika. Zapomnieli z tego wyjścia, o tym wyjściu, o czynieniu tego, co Bóg mówi, o czynieniu rzeczywiście wyłącznie tego, co Bóg mówi. O czynieniu tego, co mu się podoba. Dlatego Chrystus powiedział: Waszym Ojcem nie jest Bóg, bo nie czyni się tego, co on chce. Więc jakby tam też pokazuje pochodzenie. I dlatego też, czy nas to ostrzega, abyśmy rzeczywiście e, e, w nas właściwie e, nazywali, Właściwie to wszystko podług Bożego Słowa nazywali, jeśli potrzebna jest pokuta, to pokutowali przed Bogiem. Jeśli potrzebna jest jeszcze większa gorliwość w tym czynieniu tego, co Bogu się podoba, tej sprawiedliwości chrystusowe, Chrystusowej, to jeszcze większe wchodzenie w to. Ale dzisiaj naprawdę wielu ludzi lekko sobie to traktuje i myśl sobie, że jest jakieś trzecie miejsce między tym yy, diabłem a tym Bogiem. Troszkę tego, troszkę tego. Nie ma takiego trzeciego miejsca. Jest Bóg, który jest święty, czysty i nie ma nic wspólnego z diabłem. I jest diabeł, z którym Bóg nigdy nie będzie mieszkał w tym samym sercu. Bóg będzie pokazał, dlatego Bóg tam pokazuje te grzechy, te rzeczy, których mamy uciekać. I co w tym momencie nam mówi? Dałem Ci siłę i moc w moim synu. Nie wytłumaczy się przede mną, że nie mogłeś tego zrobić. Nie wytłumaczy się przede mną, że nie miałeś punktu ucieczki. Punkt ucieczki, punkt e, zwycięstwa w Chrystusie. I chwała Bogu za to. Dlatego bądźmy i tak rzeczywiście oby Pan nas nazwał. Bo ludzie to, co nazywają, to Paweł nawet mówi, że ja, gdybym się starał ludziom podobać, to nie byłbym sługą Chrystusowym. Ale jeśli Bóg, żeby Bóg nas tak nazwał, sprawiedliwymi. Naprawdę, żeby Bóg na, mógł nas nazwać dziećmi swoimi, żebyśmy rzeczywiście nimi takimi, takimi byli. Jego dzieci są święte, czyste. Już to ciało nad nimi nie panuje, już ten grzech nad nimi nie panuje. Wiecie, to, to, to jest piękne. Jan mówi: Taki jest lud Boży. Jan, który później dostaje od Boga piękne objawienia. On widzi tą świętość tego Pana. On widzi, to oddzielenie zupełne od tego wszystkiego, co na tym świecie w ciemności jest tego Pana. Dlatego On wie, o czym mówi. Bo dostaje to objawienie od Chrystusa. Już nawet w tych, widzimy w tych listach. Dostaje objawienie od Pana. Dlatego Pan nas, Bóg nas zachęca bardzo silnie i rozprawia się z nami naprawdę już teraz. I chwała Bogu za to, że to Słowo osądza nas teraz. Że ten Sędzia już dzisiaj wzywa nas można powiedzieć to słowo, wzywa nas dzisiaj i mówi: Stań przede mną. Jestem jak miecz. Mogę oddzielić te rzeczy od ciebie. Mogę uwolnić się od tych rzeczy. Jestem tak samo jak ten plaster miodu. I tym wszystkim jest Boże Słowo. On działający w swoim synu. Chwała Bogu za to, poddawać mu się i uciekać, jeśli trzeba pokutować, bo w nim jest rzeczywiście wolność świętość czystość chwała bogu amen